Cześć Manko, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Pokażę wam w tym odcinku, jak zrobić Dead Bridge. To jest taka ciekawa postać, w zasadzie ciekawy boss, który naprawdę wymaga od nas troszeczkę uwagi i ruchu przede wszystkim. Jeżeli chodzi tutaj o słabe punkty, to mamy właśnie uszy, tutaj będziemy mieć serce i tutaj na łydkach takie ochraniacze. Przede wszystkim, co jest dosyć ważne, tutaj jeżeli użyję mechaniki wajpującej, znaczy wajpującej, to jest taka bardziej po prostu mechanika, to nie jest może wajp mechanika, to jest mechanika, która no, ogólnie może zwanshotować, to nie jest wajp, bo nie giną wszyscy, tylko po prostu może zwanshotować tych, którzy będą w środku. Tym właśnie tą bronią zamienia rękę sobie na taką broń, daje do góry i tworzy taką kopułę. No i jak najszybciej trzeba z niej uciec, jeżeli znajdujemy się w jej zasięgu, więc tu grappling hook jest naprawdę bardzo potrzebny i wtedy ona ma immunę, jest niewrażliwa, ale my jedynie możemy ją trafić w ten rdzeń tutaj wystający i ten u góry. Trzeba to sobie właśnie zapamiętać, bo najlepiej jest to zrobić albo ze snajperki, albo po prostu bliżej pod nią podchodząc, chyba że jest w kopule, no to jedynie to snajperka, albo strzelać po prostu na daleko. Wrażliwość to piorun oraz ogień. Jeżeli chodzi o odporność, to odporność na lód i odporność na kwas. Zacznijmy sobie szukanie meczu. Nawet jeżeli nie udałoby mi się zrobić jak w poprzednim materiale The Warrior'a, to chciałbym chociaż wam zaprezentować, jak działa mechanika i na czym to wszystko polega. Także zaczekajmy sobie na to, aż na spore SP. Level 40, więc fajnie. W poprzedniej próbie to jest już chyba piąty materiał, jaki nagrywam, tak się wam przyznam. Piąty raz podchodzę pod tego bossa, bo gościu raz miał 13 level, raz 15. No i no, z takimi graczami, jak widzicie, że mają level niższy niż powiedzmy 35, no to ja bym po prostu z party wyszedł, bo no, to nie jest możliwe do wykonania wtedy, dlatego że ona więcej bije po prostu tych obrażeń graczom, którzy mają niższy poziom. No po prostu tak to działa i raczej bym się tutaj nie bawił w to, tylko wyszedł i poszukał nowego meczu. Pierwszą takimi atakami to ona będzie po prostu takimi laserkami strzelać, takim lodem. Następnie, gdy będzie miała, właśnie gdy podskoczy sobie w powietrzu, będzie się teleportować do graczy. Tak samo robi właśnie z tą mechaniką, która na którą trzeba uważać. No i tutaj jak mamy taki dysk, to po prostu sobie trochę strzelamy, trochę uciekamy, trochę strzelamy, trochę uciekamy, dlatego żeby nas to nie trafiło, a na końcu ona, nie wolno stać przy niej, bo właśnie ona uderza później to wszystko na dół i zadaje nam olbrzymie obrażenia. No po prostu to one-shotuje, no nie? Więc staram się bić ją gdzieś tam w wrażliwe punkty. W wodę nie wchodzimy, bo woda to lawa. Sami zobaczcie, parzy, bije tutaj ta woda. Widzę, że jest rzuty na ramek, ale ona się pewnie znowu gdzieś tepła. A nie, gościu się przyciągnął. Dobra, jest git. No to po prostu ją burstujemy, ile wlezie. Możemy to w te łyki też trochę poładować. Bardzo ładnie. Jedna część rozwalona, tutaj za chwilkę będzie druga. Dobra, rozwalone. Troszeczkę się zachwiała i teraz ja bym się troszeczkę od niej odsunął, bo za chwilkę jak użyję tego mechaniki wajpującej, znaczy wajpującej tej mechaniki swojej, no to może być grubo. Po czym to poznać? No przede wszystkim, że ona idzie do góry i jest niewrażliwa oczywiście. Będzie się teleportowała też na wszystkie strony, trzeba też uważać, gdzie ona jest. Ale jak nie wiemy, gdzie ona jest, to zobaczmy sobie na radar, bo tam taki czerwony jest taki paseczek czerwony. Poziomy i on pokazuje nam właśnie tutaj, gdzie ten boss się znajduje w aktualnym momencie. Jeżeli ma immunity, jak najdalej spierdzielamy. Nie wiadomo, gdzie ona się tepnie. Jeżeli się nie tepnie, tepła się tam, tutaj, to zobaczcie, ona zacznie taką kopułę robić. Każdy w tej kopule, jak zostanie dłużej, to po prostu dętka. Gdzie ją bijemy? Aha. Bijemy ją tutaj właśnie w te rdzenie na ręce, o których wspomniałem wcześniej. Może to być ze snajperki nawet. Tutaj w te rdzenie widzicie. I po prostu, wow, ona się właśnie teleportuje, trzeba to dosyć wyczaić szybko. Szczególnie to jest przydatne, jeżeli właśnie, jeżeli ona się zatrzymuje. Staramy się, kurczę, mi bije ten mobek. Tutaj nie. O, właśnie, kolejną kopułę robi, więc widzicie, na parę kopuł robi, trzeba, także uważać trzeba na nią. Rozwalamy tu ady, żeby nas nie biły cały czas, bo to też nie jest dobre. No nie mogę tam wejść niestety, muszę poczekać, aż ta kopuła się trochę skończy, bo nawet jak tutaj szybko wejdę, wyjdę, to może być grubo. I w zasadzie to jest jedyna rzecz, na którą trzeba tak naprawdę bardzo uważać.
No musimy trochę poczekać, no możemy troszeczkę... O, dobra, jest. Podejdźmy sobie do niej teraz troszeczkę bliżej, postarajmy się rozwalić jej jeszcze jakieś tam części pancerza. Oczywiście może full ammo by się przydało tutaj, więc ładujemy na full ammo. No prawy na ramiennik do rozwalenia, dobra, jak tu podejdziesz tylko... O kurczę, czemu mi ten... O dobra, przyciągnął się gość, bardzo dobrze. Bardzo dobrze, dobra, biją ją w tyłek dobrze kryt chodzi w sumie, nie wiem dlaczego, ale... Ale chodzi całkowicie. Bijemy tam, gdzie boli. Już się kapnął, że mamy jednego gościa, który jest do wskrzeszenia, to dobrze. Dobrze. O Jezus. O, ludzie, ludzie, ludzie. Zofia, to ja zginę. No, gdzie on idzie, ten gość? Dobra. Ja nie wiem, co on zrobił. On się do mnie odsunął po prostu. To jest takie trochę średnie. W każdym razie, no po prostu tak to wygląda mechanicznie. Trzeba bić te ady też, żeby sobie... Ojejku, ja też padłem. Żeby sobie tutaj przywrócić zdrowie. Mam nadzieję, że mnie podniosą. Tutaj jestem, halo, graczu. O, tutaj widzi, super. Zwracajcie uwagę na to, czy ktoś padnie, bo naprawdę tutaj, jeżeli ktoś padnie, to nie zrobicie tej mechaniki, no. Bo tu trzeba mieć też jakiś tam damage, żeby tą całą mechanikę porobić, tak. No, znowu tutaj takie uderzenia tymi kolcami. Możemy się schować za przeszkodę. W ten sposób bić, powiedzmy. O właśnie, no gościu dostało sał blisko, no i co ja mam teraz zrobić? Ja się pytam, dobra, jest tam jakiś gościu? Spróbuję sfokusować bossa na mnie, żeby ktoś tam podniósł, mam nadzieję, że się podnoszą, tak. No trochę brakuje im damage'a tutaj, to jest problem właśnie, że nie są dobrze zbudowani tego bossa i to widać, bo tutaj w 5 minut to żona powinna mieć połowę zdrowia, nie? Oho, immune. Uciekamy jak najdalej. Tam jest, dobra, myślę, że tutaj kupa nie sięgnie aż tyle. No to postrzelajmy sobie jeszcze ze snajperki. Ojejku, gdzie ona jest, gdzie ona jest? No ciężko mi będzie w ogóle trafić tutaj w to. Z takiej pozycji, ale może coś tam potrafiamy chociaż trochę. Jak ona się teleportuje? Także no trzeba to sobie wyczuć, no ale też trzeba, jak mówię, mieć dosyć spory damage, bo... No nie zrobimy tego, jeżeli teammate'ci lub my nie będziemy mieć wystarczającej liczby obrażeń. Kolejna kopuła. Tak to wygląda. Musimy bić tak samo właśnie w to ramię, które ma broń. O, widzę, że tutaj właśnie padł nam znajomy. Znajomy znaczy gracz. No dobrze, chcę się troszeczkę tam pobawić, jeżeli chodzi o skoki i takie inne przewroty. Dobra, nie ma już tutaj tarczy, także dobrze, ale 3 minuty my jej nie ubijemy, także po prostu na to raczej zakończę. No po prostu cały czas ją bijemy, unikając właśnie tego, no bo tutaj no nie jesteśmy w stanie tego zrobić tak, że idę do Albionu, bo nie zrobimy tego, za mały damage teammate'ów. Dobrze, no w takim razie tak, tego bossa robimy. Oczywiście musimy mieć wtedy odporność na loot. Dobrze by było i obrażenia od elektryczności albo od ognia, najlepiej od ognia. Także z mojej strony jak na razie to wszystko, także do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć! Jeżeli Wam się podobało, koniecznie zostaw subskrypcję, komentarz i lajka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.